Namaste, kochani. Dzisiaj przed nami łagodna, dotleniająca, poranna praktyka. Umyjcie łapki, przygotujcie sobie zwłaszcza prawną. Zaczniemy od oddechu naprzemiennego, Nadishodana. Bierzemy klocka, jakąś podłogę. Siadamy sobie wyżej, wygodnie. Nadishodana to oddech naprzemienny, prawą, lewą dziurką nosa. Złączcie kciuki z palcami wskazującymi. Dzisiejszy oddech będzie mocnym dotlenianiem dla osób, które mają problem z obudzeniem się oraz dla osób, które czują duży stres przez epidemię koronawirusa, straciły pracę, mają sesję, mają pewne zobowiązania, dużo, dużo stresu w życiu i czują, że nie mogą się uspokoić. To się objawia tym, że jak wstajecie rano, czujecie kołatanie serca, ucisk w klatce, ból głowy. Po prostu się boicie. Czym pomoże nam Nadishodana? Pomoże dotlenić organizm, pogłębić wdechy i wydechy. Podczas stresu oddech jest płytki. Dostarczamy sobie o wiele mniej tlenu, uciskamy mięśnie, klatki, wszystkie naczynia. Niestety nasze serce bije wtedy w nierównomiernym tempie. Dlatego dzisiaj pogłębimy ten oddech i zaczniemy poranek, akurat poniedziałek, od oczyszczającego, głębokiego oddechu. Pamiętaj, że głęboki oddech to również spokój umysłu. Zauważysz, że jak się w miarę upływu czasu, jak będziesz się dotleniać i oddychać, ten lęk z klatki, ucisk, uczucie niepokoju odejdzie. Poczujesz się spokojny i bezpieczny. Na początku pogłębimy wdechy i wydechy przez nos. Kciuki, palce wskazujące złączone. Dłonie luźno oparte na udach, luźne barki, proste plecy. Klatka lekko do przodu, dlatego siedzimy na podwyższeniu. Możecie sobie zjechać bardziej kolanami na matę, tak żeby usiąść na brzegu klocka lub usiąść na brzegu poduszki i żeby czuć, że miednica wysuwa nam się kolcami do przodu. Będzie nam wtedy łatwiej utrzymać proste plecy. Możecie zamknąć oczy, możecie też zapatrzyć się w dowolne punkty. Zaczynamy wdechy nosem. Klatka unosi się i rozszerza na boki. I długie wydechy przez nos. Żebra zsuwają się do siebie. Pogłębiajcie wdechy i wydechy. Pozwólcie, żeby oddech płynął równomiernie. Nie przejmujcie się wcale tym, że czujecie drżenie w klatce, drżenie w ciele. Akurat dzisiaj rano, jak kręciłam ten filmik, to jest pierwszy dzień po pełni. Pełnia była w niedzielę, także możemy się różnie czuć. Zawsze możecie wracać sobie do naszej praktyki w dowolnym czasie. Oddychaj, pogłębiając wdech i wydech i czując, jak rytm oddechu staje się równomierny. Wdech i wydech się dorównują. Już nie ma takiej akcji, że wdech jest dłuższy, a wydech krótszy. Jak poczujesz, że wyrównałeś oddechy, staraj się robić dłuższy wydech. Bierz głęboki wdech do rozciągnięcia klatki piersiowej i rób bardzo długi wydech, tak żeby był dłuższy od wdechu. Nie licz w myślach trwania wdechu i wydechu. Twój wydech jest dłuższy od wdechu, bez presji, jest spokojny. Na tym się teraz koncentrujesz.
Rób dłuższy wydech, jakbyś chciał wzdychać, spuszczać z siebie napięcie. Wdech do rozciągnięcia w klatce. I bardzo długi wydech przez nos, jakbyśmy chcieli wzdychać, wypuścić całe napięcie, ale powolutku. Usłysz szum oddechu w gardle. Ten szum Cię dodatkowo uspokoi i rozluźni. Przenieś teraz dłonie na dolne żebra. Z wdechem poczuj, jak się rozszerzają na boki. A z długim wydechem szumiącym, jakbyś chciał wzdychać, powoli poczuj, jak żebra zsuwają się do siebie, a Ty rozluźniasz barki. I powolutku, zachowując głębokie wdechy i wydechy, przygotuj prawą dłoń. Oprzyj kciuk prawej dłoni na prawej dziurce od nosa. Palec wskazujący i środkowo opuszczamy między brwiami. Czwarty palec serdeczny na lewej dziurce. A mały palec rozluźni. Druga dłoń. Palec wskazujący i kciuk złączony, czyli z prawej dłoni mamy kciuk na prawej dziurce od nosa, palec serdeczny czwarty na lewej, reszta palców poza nosem, palec wskazujący i środkowy między brwiami, a mały luźny. Zaczynamy. Głęboki wdech obydwiema dziurkami. Długi wydech obydwiema dziurkami. Głęboki wdech obydwiema. Długi wydech obydwiema dziurkami. Z końcówką wydechu zatkaj kciukiem prawą dziurkę. Zaczynamy oddech naprzemienny. Wdech lewą. Po wdechu zatkaj lewą, odetkaj prawą, wydech prawa. Wydech jest dłuższy od wdechu, nadal pamiętaj o tym. Zostań na prawej, weź wdech prawą.
Po wdechu zatkaj prawą, odetchaj lewą, długi wydech lewa. Po wydechu weź wdech lewą. Zatkaj lewą, odetkaj prawą, wydech prawa. Zostań na prawej, wdech. Zatkaj prawą, odetkaj lewą, wydech długi, lewa. Zostań na lewej, wdech. Zatkaj lewą, odetkaj prawą, wydech długi, prawa. I wdech prawa. Zatkaj prawo, wydech lewa. Wdech lewa. Zatkaj lewą, wydech prawa. Wdech lewa. Zatkaj lewą, wydech prawa. Wdech prawa. Zatkaj prawą, wydech lewa. Szumiący oddech, dłuższy wydech niż wdech i wdech lewa. Zatkaj lewą, wydech prawa. Wdech prawa. Zatkaj prawą, wydech lewa. Wdech lewa. Zatkaj lewą, wydech prawa. Wdech prawa. Zatkaj prawą, wydech lewa. Wdech lewa. Zatkaj lewą, wydech prawa. Wdech prawa. Zatkaj prawą, wydech lewa. Zostawiam Cię w samodzielnym oddechu naprzemiennym. Spróbuj wdech lewa. I wydech prawa. Będę wyciszać głos, aż zostaniesz sam z oddechem naprzemiennym. Wydech prawa. Wydech lewa.
wdech lewa. Wydech prawa. Wdech prawa. Wydech lewa. Wdech lewa. Wydech prawa. Wdech prawa. Wydech lewa. Wdech lewa. Wydech prawa. Wdech prawa. Wydech lewa. Kontynuuj sam. Powolutku zrób jeszcze dwa cykle. Skończ z wydechem lewą dziurką nosa. Weź wdech obydwiema, odkładając prawą dłoń na prawe udo. Z wydechem połóż prawą dłoń na lewej, złącz opuszki kciuków, luźne ramiona, luźne barki. Zostań teraz w bardzo głębokich oddechach przez nos, czując większy spokój. Pozwól sobie ziewać i wzdychać. Poczuj, jak dotleniłeś organizm.
Jeżeli poczujesz się senny, nic nie szkodzi. Jeżeli możesz wskoczyć jeszcze na chwileczkę pod pierzynę, przespać się, zrób to. Jeżeli musisz iść do pracy, poddychaj głęboko, zjedz śniadanie, poczuj większy spokój wewnątrz. A jeśli masz jeszcze chwilkę czasu, rozciągnij klatkę piersiową. Bierzemy klocek albo książkę. Dowolnie. Może to też być duża książka. Kładziemy się na plecach i klocek położony na płasko albo książkę podsuwamy sobie pod kość krzyżową. Jeżeli chcecie się mocniej rozciągnąć, to klocek położony, popatrzcie, średnią wysokością. Jeżeli nie macie klocka, wystarczą tutaj trzy książki położone na sobie. Zdechem miednica w górę, klocek lub trzy książki, jedna książka pod kość krzyżową, w zależności od Waszych preferencji w rozciągnięciu. I na wydechu prostujemy nogi. Jeśli będzie ucisk na lędźwie, zmniejszcie wysokość sprzętu pod kością krzyżową. Możecie też przybliżyć stopy bardziej do sprzętu i sunąć się jakby w górę w kierunku barków. Z niego, żeby kolce biodrowe szły do góry, a kość ogonowa była bardziej podwinięta. To jest jeden z wariantów. Jeżeli macie proste nogi, to możecie na wdechu się poprzeciągać, wyciągnąć sobie ramiona za głowę, umościć się na książce, na klocku. Głębokie wdechy nosem do klatki i do brzucha rozciągają pachwiny, klatkę piersiową, mięśnie międzyżebrowe uwalniają ściskaną klatkę podczas długich godzin siedzenia i stresu od napięcia. Polepszają przepływ krwi w naczyniach krwionośnych tutaj. Uwalniają nasze serce od ucisku, od stresu, jak siedzimy z zaokrąglonymi plecami. Pamiętajcie o tym. Wdechy do klatki, do brzucha, do pachwin. Długie wydechy, które rozluźniają całe ciało. Zapadasz się plecami w dół. Możesz sobie też podłożyć dłonie pod potylicę albo poduszeczkę. Wybierz swój wariant pozycji. Głębokie wdechy do klatki, do brzucha. Bardzo długie wydechy, kiedy rozluźniasz całe ciało, zapadając się nim w klocek, książki, w matę. Zostań tutaj tak długo, jak potrzebujesz, czując, jak z wdechami rozciągasz przód ciała. A na długich wydechach rozluźniasz barki, plecy, biodra, nogi, całe ciało. Daj sobie chwilkę czasu i skoncentruj się na wydłużaniu oddechów. Pozwól, żeby wdech i wydech płynęły bardzo powoli w Twoim własnym, zrelaksowanym rytmie. Wydech szumiący w gardle dodatkowo spuszcza wszystkie napięcia i stresy. Zostań tutaj teraz tak długo, jak potrzebujesz. Jak skończymy nasz filmik, poleż jeszcze w tej pozycji. Pogłębiając oddech przez nos. Ja już Wam na dzisiaj dziękuję. Była lekcja antystres jogi, jogi relaksu, pranayama, techniki oddechowe obniżające stres, dotleniające, rozluźniające oraz rozciągnięcie klatki piersiowej. Uwolnienie ciała od napięcia, uwolnienie głowy od stresu, od uczucia lęku, niepokoju, ucisku. Zacznij nowy dzień dotleniony, zrelaksowany i nastawiony pozytywnie do życia. Dziękuję Wam bardzo. Zapraszam na kolejne sesje Jogi z Anią. Namaste.